Hej Sokoły, to ja, MRPado 30. Czytałem i słyszałem, że dużo ludzi ma problem właśnie z kronikami Myrtany, że trzeba dużo biegać, chodzić dużo, że zajmuje to im bardzo wiele czasu. Więc z tym problemem wychodzę ja wam naprzeciw z moim poradnikiem, jak usprawnić i unowocześnić rozgrywkę, dzięki czemu będziecie mieli sprint pod shiftem, przyspieszanie czasu, już nie będziecie musieli latać na F8, na K dusić na kodach. Po prostu stanie się ta rozgrywka unowocześniona, usprawniona i będziecie mogli czerpać jeszcze większą przyjemność, w pełni przyjemność nawet bym powiedział, dzięki temu. Ja już bez tego Gothica nie potrafię grać, ale to nie wszystko. Również pokażę wam inne usprawnienia, dzięki którym osiągnąłem, dzięki właśnie tym skryptom do pakietu Union. Pokażę wam, jak zainstalować i wszystko skonfigurować, by pięknie działało. Więc wpierw zaczynamy pokaz. Już będąc w grze, możecie zauważyć pasek doświadczenia na dole ekranu. Po lewej stronie ilość życia, jakie mamy, maksymalny i aktualny. W lewym górnym rogu zegar, pora dnia. To jest jedno z niewielu usprawnień, w którym właśnie dają nam te skrypty do pakietu Union. Ale to nie wszystko. W ekwipunku, jak widać, bronie, różne przedmioty, książki, jedzenie mają swoją podkategorię. Widzimy od razu małą ikonkę, dzięki czemu wiemy, do jakiej kategorii zaliczany jest dany przedmiot. Ale co najważniejsze jest, w przypadku nowo podnoszonych przedmiotów, na przykład tutaj tej notatki, pyt, o, mamy plusik, więc nie musimy szukać pośród całej listy tej właśnie nowo podniesionej notatki, czytać opisów, żeby wiedzieć, który to jest, tylko mamy plusik, wiemy dokładnie, która to jest. No, ale to nie o to chodzi, właśnie chcę wam zaprezentować, o, wduszając shift, normalnie nasza postać sprintuje. Już to daje bardzo wiele. O wiele szybciej możemy przemieszczać się, ale na to można uzyskać również miksturami prędkości, szybkości. Więc creme de la creme właśnie w tych skryptach jest to przyspieszanie czasu o 2,5 razy, na przykład ja ustawiłem. I w ten sposób możemy pokonywać bardzo ogromne odległości w bardzo krótkim czasie. Jest to niesamowita pomoc, oszczędność czasu. Po prostu rozgrywka staje się niesamowicie przyjemna. Również innych z dodatków to jest zadawane obrażenie. Widzimy, ile zadajemy obrażeń podczas bicia potworów czy innych NPC. No ale jak możecie zauważyć, z miasta już tutaj do kopalni Gildii Araxos praktycznie w moment dotarłem. Sama instalacja tego pakietu Union jest banalnie prosta. Przygotowałem już dla was paczkę Union Kroniki. Wystarczy ją pobrać, rozpakować i całą zawartość wkleić do głównego folderu tutaj z kronikami Myrtany. I powinno już wszystko działać, uruchamiamy grę i cieszymy się już w pełni działającym sprintem i przyspieszaniem czasu. Dodam również, że całą paczkę z Unionem pobrałem z Discorda Kajmy, którego pozdrawiam, bo zrobił to bardzo łatwo, nie trzeba nic instalować, tylko zrobił dla wszystkich szpliki ładne, tylko trzeba skopiować, wkleić i cieszyć się działającym pakietem Union. Będąc już w grze, należy jeszcze w ustawieniach klawiatury zmienić, by HUD, bieg, nie był pod shiftem, ponieważ wtedy sprint nam nie będzie działał. Więc po prostu zmieniamy na byle jaki, tego się nie używa, umówmy się, nikt chodem nie będzie chodził, więc po prostu zmieniamy na jakąś guzik, który nie wciskamy i wtedy nasz sprint już będzie aktywny
pod shiftem i możemy się cieszyć piękną rozgrywką. O, jak widać już tutaj unowocześnienia, widzimy tutaj życie innych. I muszę przyznać, takim właśnie pakietem Union gra staje się o wiele przyjemniejsza. Ukończyłem ją, nie było żadnego błędu. Wszystko się da ukończyć razem z tymi skryptami, które tutaj wam dałem. Wszystko pięknie działa. Więc nic, tylko grać i się cieszyć tutaj pełni tym wspaniałym światem i fabułą Kronik Myrtany. Duże elo, Benz.